Co wiemy na temat świąt maryjnych? Jaka jest nasza wiedza na temat święta ofiarowania najświętszej Maryi Panny? Jaka jest nasza wiedza na temat jej dzieciństwa? Co wiemy na temat jej rodziców, których święto też przecież obchodzimy święto Joachim? O tym właśnie w dzisiejszym odcinku. Generalnie na temat, o którym będziemy dzisiaj mówić, w samym Piśmie Świętym nie ma dużo informacji. Natomiast są zapowiedzi i proroctwa, które Kościół ex post odczytuje jako wskazujące na to, co dotyczy Matki Bożej. Bo jednym z dogmatów jest w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ale znów pytanie. Na czym Kościół się opiera, bo nie chodzi tu tylko o jakieś yy, nieistotne, banalne, pobożne legendy. O tym też spróbujemy opowiedzieć innym razem. Spróbujmy sięgnąć do apokryfów Nowego Testamentu, których wiele tomów wydało wydawnictwo Wam pod redakcją księdza Marka Starowiejskiego i zapoznajmy się z tym, jak rosła tradycja. Związana z opowieściami, które nie są zawarte w Ewangeliach. Więcej na temat apokryfów opowiadałem w odcinku poświęconym śmierci świętego Józefa. Dzisiaj tylko nadmienię, że są to pobożne opowieści, które narastały z pokolenia na pokolenie w licznych wersjach, wariantach. One nie są kanoniczne i podkreślam bardzo wyraźnie to nie są teksty natchnione. Natomiast opierają się na jakichś tradycjach ustnych, wcześniejszych zapisach, które się nie zachowały do naszych czasów a przede wszystkim mówią nam o pobożności pierwszych chrześcijan, a może nawet i wcześniej mówią nam o wierze i sposobie wierzenia tych, którzy stali się chrześcijanami. Dzisiaj poruszymy temat, który znajduje się w trzech apokryfach. Ukazały się one jako pierwsza część pierwszego tomu apokryfów Nowego Testamentu, czyli fragmenty narodzenie i dzieciństwo Maryi i Jezusa. Pierwszy z nich, to jest najstarszy tekst dotyczący w ogóle Matki Bożej. Mówię tu o tekście biograficznym, to jest tak zwana protoewangelia Jakuba. Chodzi o Jakuba, młodszego brata pańskiego, ale pamiętajmy o tym, że to jest tylko imię przypisane temu dziełu, bo on nie był autorem tego, tego dzieła. Drugie dzieło to jest Ewangelia Pseudo Mateusza. Tytuł trochę zwodniczy, bo ani, ani Ewangelia, ani Mateusza. Natomiast tak ją kiedyś zatytułowano, wydając ją po raz pierwszy, i, i taki tytuł się już zachował. Natomiast trzecie to jest Narodzenie Maryi. Utwór, który powstał już znacznie później, w czasach Karolingów, ale pamiętajmy o tym, że. One nawzajem te apokryfy się uzupełniały, one czerpały od siebie, były modyfikowane, były tłumaczone na różne języki. W związku z tym nie jesteśmy w stanie powiedzieć, które z tych wątków zawartych w tych y, dziełach są y, powiedzmy wymysłem pobożnego autora, a które są inspirowane dziełami, które się mogły do naszych czasów nie zachować. Dwa zdania na temat tych poszczególnych dzieł. Protoewangelia Jakuba powstała prawdopodobnie w drugiej połowie II wieku, więc bardzo wcześnie, powiedzmy, że to by było kilkadziesiąt lat po śmierci Jana Apostoła. Najstarszy rękopis pochodzi z III wieku. Nie wiemy, gdzie to dzieło powstało. Prawdopodobnie Autorem był jakiś judeo-chrześcijanin, ponieważ dzieło ma formę, jak to powiedział ksiądz Marek Starowiejski, chrześcijańskiego midraszu maryjnego. W każdym razie znana była na wschodzie już od IV wieku i stała się pierwowzorem licznych dzieł maryjnych, liturgicznych, ikonograficznych. No i była tłumaczona na mnóstwo języków na grecki, na łacinę i na całe spektrum języków orientalnych, syryjski, koptyjski itd. itd. Dzięki czemu możemy na przykład konfrontować te różne tłumaczenia, by zbliżyć się maksymalnie do tego najbardziej pierwotnego, do tej najbardziej pierwotnej wersji, która, która powstała. Dzięki temu dziełu, na przykład w liturgii obchodzimy święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. Dzięki temu znamy imię rodziców Najświętszej Maryi Panny i Świętego Joachima i Anny. Dzieło to pokazuje nam, że już w połowie II wieku Pobożność maryjna była rozważana i praktykowana. Na przykład w, w protoewangelii Jakuba po raz pierwszy pojawia się taka, można powiedzieć, teza, której to dzieło broni: że Maryja była dziewicą ante, in i post partum czyli przed, w czasie i po urodzeniu Pana Jezusa. Drugi wiek naszej ery. Kolejne dzieło to jest właśnie ta wspomniana przeze mnie Pseudo-Ewangelia, a raczej Ewangelia Pseudo-Mateusza. Ona jest napisana w takim dosyć prymitywnym języku łacińskim. Powstała prawdopodobnie w okolicach VI wieku. Niektórzy dostrzegają tam aluzję do reguły świętego Benedykta, dlatego tak jest to datowane. I w tym Maryja przedstawiona jest jako dziewica, która wraz z mniszkami składa śluby dziewictwa i można powiedzieć, stanowi pewien wzór życia monastycznego. Liczne nawiązania do tego dzieła znajdują się na przykład w złotej legendzie. Natomiast w tym dziele warto na to zwrócić uwagę, bo to Apokryf. To jest najstarszy tekst, w którym Maryja nazywana jest. Po raz pierwszy królową dziewic. Natomiast Narodzenie Maryi, no to już jest tekst napisany elegancką łaciną karolińską, też wpływał na złotą legendę, bardzo wpływał na teksty dominikańskie. I przypuszcza się, że powstał w okolicach IX wieku, czyli 800 tam któregoś. Natomiast jest to tekst, który odwołuje się do tekstów które do dzisiaj może nie przetrwały, ale na pewno widać tutaj bardzo wyraźną ciągłość na przykład do tego pochodzącego ze sto, któregoś tam roku, na przykład tego dzieła zwanego Protoewangelia Jakuba. No i teraz tak. Spróbujmy dotykając tych trzech najważniejszych tekstów dowiedzieć się czegoś o rodzicach Najświętszej Maryi Panny. Więc tak, dokonując takiej lekkiej kompilacji i uzupełnienia wzajemnego, dowiadujemy się, spróbujemy przyjrzeć się Joachimowi. Dowiadujemy się, że tak, był bogaty, bojący się Pana, czyli głęboko pobożny i głęboko moralny, czyli mówiąc językiem biblijnym, tak jak święty Józef, sprawiedliwy. Był pasterzem owiec ale nie w takim sensie, że chodził po polach i pasu, tylko był właścicielem stada owiec, którymi opiekowali się jego słudzy. Według Narodzenia Maryi rodzina Joachima pochodziła z Nazaretu, natomiast rodzina Anny pochodziła z Betlejem, co nam później dużo wyjaśnia. Notabene w tym tekście Narodzenie Maryi jest też bardzo wyraźna wzmianka, że pochodziła z rodu królewskiego i urodziła się w Nazarecie. Niemniej wiele z tych tekstów wskazuje na to, że rodzice Maryi mieszkali blisko Jerozolimy. Bardzo ciekawie na ten temat pisze ogromnie Państwa, zachęcam do zapoznania się z tą książką, Michael Heseman, autor książki Miriam z Nazaretu. Jest kapitalne dzieło głęboko ortodoksyjnego katolickiego dziennikarza, który rozpatruje życie Maryi w perspektywie źródeł historycznych, źródeł biblijnych, źródeł archeologicznych i dotyka tam no, niesamowitych rzeczy. No i oczywiście źródeł pozabiblijnych, jakimi są apokryfy. Polecam. Michael Heseman, świetny autor świetnych książek, świetny dziennikarz. I teraz czego się dowiadujemy? Podczas jakiegoś święta ważnego, Joachim udał się do świątyni, żeby złożyć ofiary. A był człowiekiem, który był bardzo pobożnym. Bo, jak napisane jest w tych tekstach, np. w protoewangelii Jakuba, że składał ofiary podwójne: jedną za siebie i uwolnienie od win, a drugą za lud, czyli za tych, których może na przykład nie było stać, albo za tych, którzy nie składali. W innych wariantach y, tych apokryfów składał y, ofiary dzieląc je na trzy części. Pierwsza część była dla świątyni i jej służby, czyli kapłanów, lewitów i tak dalej. Jedna trzecia była przeznaczona dla wdów, sierot, ubogich, biednych, podróżnych. A jedna trzecia była dla, dla niego samego, rodziny i domowników. Wiemy z tego tekstu, że Józef w świątyni został głęboko upokorzony. W niektórych tekstach jest wzmianka, że on został zraniony i źle potraktowany. W niektórych tekstach jest, że on i Anna. Można by przypuszczać, że mogło tak być, że poszli razem do świątyni, zwłaszcza jeżeli by mieszkali w Nazarecie. Natomiast bezpośrednio teksty wskazują na samego Joachima. Zanim do tego przejdziemy, spójrzmy na ich małżeństwo. Dowiadujemy się z protoewangelii Jakuba, że Joachim zawarł ślub z Anną. Mając 20 lat. I przez 20 lat nie mieli dzieci. Więc myślę, że to też zmienia takie spojrzenie stereotypowe na, na to małżeństwo, bo w sytuacji, gdy się to wszystko działo, Joachim miał 40 lat. Może na tamte czasy to już był człowiek powiedzmy w poważnym wieku, dojrzały. No, ale nie jest to taki staruszek, jakiego najczęściej wyobrażamy sobie patrząc na ikonografię. Natomiast przyjmując, że Anna, podobnym zwyczajem jak w Izraelu, wyszła za mąż, mając 15 lat, no to prawdopodobnie w tym czasie, gdy się to wszystko dzieje, miała 35 lat. W związku z tym, no, widzimy, że to są trochę inne okoliczności niż najczęściej widzimy, prawda, przede wszystkim w przedstawieniach i w różnego rodzaju dziełach sztuki. Nie staruszkowie pochyleni wiekiem, tylko 40-letni mężczyzna i 35-letnia kobieta. No w tamtych czasach 35-letnia kobieta no to była spostrzegana jako kobieta już powiedzmy starsza, no ale nie staruszka. Jakie to było małżeństwo? W narodzeniu Maryi napisane jest, że i życie było proste i prawe przed Bogiem, a pobożne i nienaganne przed ludźmi. Już po zawarciu małżeństwa, nie wiemy ile po, czy to na samym początku czy po pewnym może niedługim czasie Joachim i... Anna, złożyli ślub, że dziecko, które się urodzi, niezależnie od tego, czy będzie to chłopiec, czy dziewczynka, będzie przeznaczone dla Boga i będzie w świątyni. No i wracamy do tego święta. Ruben, w niektórych tekstach jest to pisarz, kapłan, arcykapłan, nawet, czasami jest nawet inne imię, podchodzi do Jachima i mówi. Nie godzi się, żebyś składał ofiary jako pierwszy, bo nie jesteś błogosławiony. Nie masz dziecka, a dziecko jest wyrazem błogosławieństwa. Jeżeli nie masz przez 20 lat dzieci, no to jesteś przeklęty i pewnie też nieczysta jest Twoja małżonka. W innych wersjach apokryfów. Nie, nie mówi się już o tym, że nie jesteś godny składać pierwszy, tylko nie jesteś w ogóle godny składać ofiarę Panu, bo gdybyś był Mu miły, to by Ci błogosławił. I rzeczywiście Joachim zostaje wykluczony z grona składających, upokorzony, zraniony, płaczący, wychodzi ze świątyni i Proto Ewangelia mówi, nie pokazał się żonie, nie powrócił do domu. Z kolei w, w Ewangelii pseudo Mateusza z pasterzami swoimi, swoich stad, udał się na pustynię, jak się później dowiada, dowiadujemy z taką intencją, że będzie tam do końca życia. A w narodzeniu Maryi po prostu odszedł do jakichś pasterzy i nie chciał wracać. Generalnie, jeżeli rzeczywiście byłyby to jego stada, to by sugerowało, że mieli swój dom gdzieś tam w Nazarecie, Joachim, mieszkali pewnie blisko rodziny Anny, czyli być może w Betlejem, a może bliżej Jerozolimy, a później już przenieśli się do Nazaretu. Nie wiemy. W każdym razie wiemy, że poszedł na pustynię. I tu w tym momencie narratorzy. Każdego z tych dzieł przechodzą do Anny. Anna śpiewa pieśń żałobną. W jakiś sposób się o tym wszystkim dowiedziała? Być może była tam przy świątyni, być może ktoś jej doniósł. W każdym razie płacze i modli się. W protoewangelii jest taka piękna narracja o tym, jak ona żali się Bogu. Mianowicie jest w ogrodzie, Siada pod krzewem wawrzynu i patrząc na ogród płacze, wypowiadając taką dosyć długą modlitwę. Zwróćmy uwagę na jej fragmenty. Biada mi, kto mnie zrodził, jakie szłono mnie wydało, zostałam bowiem zrodzona przeklętą, przeklętą wśród synów Izraela. Bo stałam się przedmiotem obelg, zelżona, wyszydzono mnie i wygnano ze świątyni Pana, Boga mego. I później się żali, że ptaki przecież, choć są zwierzętami, mają swoje gniazda, że nawet nierozumne zwierzęta mają swoje młode, że dzikie zwierzęta, gdzieś tam żyjące w świecie, są płodne. I pod koniec wypowiada taką, taki żal, biada mi, komuż stałam się podobną, nie jestem nawet podobna tym wodom. Wody te bowiem raz są spokojne, raz wzburzone i ryby w nich zrodzone chwalą Cię, Panie. Biada mi, komuż stałam się podobną, nie stałam się nawet podobna tej ziemi, bo ziemia wydaje owoce w swoim czasie. No piękna jest ta modlitwa. Widzimy tutaj właśnie taką scenę bardzo przejmującą. W tekstach pojawia się też nawiązanie takie do Sary i Abrahama, bo jest służąca, która albo mówi jakieś tam obelgi przy okazji y, tam y, rozmowy. W, Świadomie albo może przy okazji, nieświadomie mówi, że Bóg zamknął ci łono. I w innej wersji Anna Rozpacza Słyżąca mówi, nie godzi się w święto, bo jest to święto świątyni, być w żałobie. Więc zdejmij szaty żałobne, załóż szaty małżeńskie, Namaszcz głowę, i rzeczywiście Anna to robi. I wtedy właśnie udaje się do ogrodu, gdzie pojawia się Anioł. Anioł zapowiada jej, że urodzi syna. Mówi o tym, że Joachim jest na pustyni i że znakiem dla ciebie będzie to, jak pójdziesz do złotej bramy i tam spotkasz Joachima, który wraca właśnie do ciebie. Joachim w tym czasie na pustyni przebywa pokutując. Nie wiemy, ile tam jest. Według protoewangelii Jakuba jest tam 40 dni i nocy. I mówi sobie, nie stąpię z góry, nie będę jeść, nie będę pić, dopóki Bóg nie wysłucha mojej prośby. Zakładając, że to było te 40 dni, które tak często pojawia się w Biblii, chociażby pobyt Pana Jezusa na pustyni, czy widzimy też 40 jako wędrówkę narodu wybranego, generalnie jest tak, że zakładając, że on tam był około 40 dni, no to Anna była pewnie w okolicach połowy pierwszego miesiąca. Jest tylko pewien problem, ponieważ w tekście greckim jest taka sugestia, że Maryja została poczęta w, w sposób dziewiczy. Od razu podkreślam, że nie chodzi tutaj o dziewicze poczęcie Pana Jezusa i nie chodzi o niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Ponieważ bardzo często jest tak, że mylą się te święta niektórym. Dziewicze poczęcie no to wtedy, kiedy Maryja bez udziału mężczyzny poczęła Pana Jezusa. Natomiast niepokalane poczęcie no to jest to, że urodziła się bez grzechu pierworodnego. Natomiast tu mamy taki zwrot, który by, gdyby Go dosłownie potraktować, no to jest to informacja o tym, że Maryja została poczęta przez swoją matkę w sposób dziewiczy. I rzeczywiście w VIII wieku w Bizancjum obchodzono takie święto, które mówiło o tym, że Maryja została poczęta bez mężczyzny. Rzeczywiście. No ale widzimy tutaj tę całą sytuację, rozpad, żałoba, obelgi służącej, ten ogród, świat przyrody, który całym sobą mówi prawda, o tym, że życie jest piękne i jest od Boga, jest przekazywane. Natomiast w narodzeniu Maryi anioł zapowiada jeszcze, że Maryja od narodzenia napełniona będzie łaską pańską. Że będzie żyła w świątyni, w dziewictwie i świętości. A nawet jest napisane, że porodzi. Jest powiedziane, że porodzi Mesjasza. We wszystkich pojawia się właśnie ten wątek złotej bramy. No więc zobaczmy, co tam na ten temat piszą autorzy dalej. Anioł przychodzi do Joachima. Ma postać młodzieńca. Mówi, że twoja żona poczęła. W swym łonie. Inny problem jest taki, że w tej ewangelii pseudo Mateusza jest napisane, że on to był pięć miesięcy. Że przebywał na pustyni pięć miesięcy, a Anioł mówi, że twoja żona poczęła z ciebie. To by wtedy sugerowało, że jeżeli jest to początek piątego miesiąca, nawet, no to byłaby już w czwartym miesiącu ciąży. I tutaj ciekawe, bo w tym, w tym pierwszym wariancie jest mowa o 40 dniach i wyraźnie jest powiedziane, że poczęła, ale jak mówię, było to też interpretowane w taki sposób, że została poczęta bez udziału mężczyzny Matka Boża. Natomiast tutaj mamy dosyć długi okres pobytu na pustyni, zwłaszcza, że jak jest napisane, Joachim wracał do domu 30 dni. Specjalnie, może nie śpiesząc się, yy, i wtedy właśnie yy, prawda, przybywa i spotyka Annę. Ale o tym za chwilę. No i co się dzieje? Na pustyni postanawia złożyć dużą ofiarę. Notabene, w, 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 w Narodzeniu Maryi jest yy, informacja o tym, nie, przepraszam, w protoewangelii, Jakuba. Jest taka informacja, że anioł mówi do Joachima, złóż ofiarę. A przypominam, że ofiary były składane w świątyni. Joachim mówi, nie odważyłbym się, gdybyś ty mi tego nie polecił. A z kolei anioł mówi nie polecałbym tego, gdybym nie wiedział, że Bóg tego chce. Więc on składa ofiarę. Przygotowuje baranki, jagnięta, cielęta, kozy. No, samych kłus miało być 100 dla ludu, z tym, że te z kolei baranki i, prawda, i cielęta i kozy miały być pewnie złożone w ofierze, skoro 100 kłus miało być przeznaczone dla, dla ludu. Jagnięta były dla Boga, cielęta dla kapłanów, a kozy właśnie dla pozostałych, by dzielili z, nimi, z nim jego radość. I rzeczywiście jest tak. Pewnie ofiara złożona została też od razu na pustyni, a może to są po prostu różne warianty tej samej opowieści. No i Joachim też dostaje zapowiedź: spotkasz swoją żonę przy bramie. Zresztą ten tekst o Aniele na pustyni jest niezwykły, bo zwłaszcza w Narodzeniu Maryi on jest taki bardzo rozbudowany. Kiedy Joachim myśli o sobie, że jest niegodny, że może z powodu grzechu, że prawda, w jakiś sposób przekleństwo Boga na nim ciąży, anioł odpowiada: Bóg jest mścicielem grzechu. A nie natury. Jesteśmy bowiem sługami jednego pana. W tej Ewangelii Pseudomateusza jest nawet zaznaczone, że Anioł mówi: jestem, twoi, jestem aniołem, który się Tobą opiekuje. Czyli mamy tutaj jedną z pierwszych takich wzmianek w, w, w tym Apokryfie na temat aniołów stróżów. Zapowiada też proroctwo na temat Maryi: Już w łonie Matki zostanie napełniona Duchem Świętym. Niesamowite są te właśnie informacje, czy te wypowiedzi Anioła na temat tego, że brak dziecka nie jest wyrazem grzechu, że Bóg gniewałby się na ciebie z powodu złego postępowania grzesznego. Natomiast nie, nie, nie jest to wyraz tego, że to, że nie masz dzieci, że, że Bóg cię odrzucił. No i to braterstwo też takie, kiedy Anioł, jak mówiłem przed chwilą, mówi: Nie nazywam cię sługą, lecz towarzyszem moim. Jesteśmy bowiem sługami jednego Pana. No i tak się rzeczywiście dzieje. Joachim i Anna spotykają się przy Złotej Bramie. Była to podobno brama złocona, dlatego tak ją nazywano. Trudno przypuszczać, żeby Joachim przy tej bramie, prawda, spotykając Annę, chciał wejść do miasta ze swoim stadem. Więc przypuszczamy, że to stado gdzieś tam zostało w oddaleniu, może w Betlejem, może przyprowadzono tylko zwierzęta na ofiarę. Natomiast jest tak, że spotykają się przy tej złotej bramie. Pojawia się zresztą ciekawe pytanie, bo jeżeli tak jak jest napisane w Narodzeniu Maryi, że prawdopodobnie mieszkali w Nazarecie, to by sugerowało, że ona wyszła z Nazaretu kilka dni wcześniej, a on szedł z pustyni. I spotkali się w Jerozolimie. Ale może jest też taki, taka możliwość, że razem poszli do świątyni po czym on oddalił się na pustynię pełen żalu i upokorzenia i gniewu, a ona udała się do swojej rodziny w Betlejem i tam dopiero została poinformowana, poinformowana żeby szła do Jerozolimy. To były bardzo ciekawe, takie można powiedzieć, różnice, które nie wpływają na samą narrację. Natomiast bardzo ciekawie jest napisane w Narodzeniu Maryi, że po powrocie Anna poczęła i porodziła córkę. Czyli w protoewangelii jest informacja, że 40 dnia Joachim dowiaduje się, że ona poczęła. Z kolei w narodzeniu Maryi, że dziecko zostało poczęte dopiero po powrocie Joachima. No i co? Jak wyglądały narodziny? Według protoewangelii Jakuba Maryja urodziła się w siódmym miesiącu ciąży. Po sześciu miesiącach. Natomiast y, dlaczego to, ta informacja może być istotna? Bo w starożytności uważano, że wcześniejsze narodzenie jest wyrazem świętości albo może być wyrazem świętości. Z kolei y, napisane jest, że Anna była tak głęboko poruszona tym dzieckiem, tym pojawieniem się dziecka i tymi proroctwami na jego temat, że nawet nie karmiła go piersią do czasu, aż nie minął czas jej nieczystości. To by było dwa tygodnie. No Trudno przypuszczać, by tak było, natomiast chodziło przede wszystkim o podkreślenie, że to dziecko już. Od swoich narodzin żyło w całkowitej czystości, takiej liturgicznej, można powiedzieć. Więc urodziła się w siódmym miesiącu ciąży. Jej matka karmiła ją, prawda? Wtedy, gdyż była czysta, rytualnie. Natomiast okazuje się, że w wieku sześciu miesięcy. To kładziemy może na karp to wszystko razem takiej pobożności, czy symboliki. Ale matka postawiła ją na ziemi i malutka Maryja zrobiła siedem kroków. Siedem to jest liczba symboliczna, czyli dużo. I wtedy matka postanowiła urządzić świątynię w komnacie. To znaczy postanowiła, że miejsce jej komnata będzie... Oczyszczone i będzie godne. Czyli zaprosiła tam na przykład dziewice Izraela, aby się opiekowały Maryją, czyli te, które były czyste. Oprócz tego pewnie, to jest tak czasami podkreślane, dziecko miało nie dotykać zwykłej ziemi. W tym sensie, że pewnie nie opuszczało miejsca, gdzie mogłoby zaciągnąć na siebie jakąś nieczystość. I co jest ważne, bardzo się podkreśla, że pożywienie było nieskalane i czyste. No to jest właśnie ten judeo-chrześcijański, można powiedzieć, rys w protoewangelii. No i co się dzieje? Podczas, gdy ma miejsce pierwsza rocznica urodzin Maryi, Joachim urządza ucztę, na, które, na którą zaprasza Kapłanów, Lewitów, arcykapłana, i, i oni wszyscy modlą się nad Maryją. A gdy już miało to miejsce, Anna zabiera dziecko do swojej komnaty, tam karmi to dziecko piersią i śpiewa pieśni. Posłuchajcie Państwo. Pieśń świętą zaśpiewam panu, bogu mojemu, gdyż nawiedził mnie i zdjął ze mnie szyderstwa moich nieprzyjaciół. I dał mi pan Bóg owoc mojej sprawiedliwości, choć jedyny, jednak znaczący wiele w jego oczach. Któż oznajmi synom Rubena? Że Anna karmi mlekiem. Słuchajcie, słuchajcie dwanaście plemion Izraela. Oto Anna karmi mlekiem. Czyli mamy tutaj taką sytuację, która, że ona mówi tekst, czy śpiewa tekst, który jest przecież bardzo podobny do Magnifikat. W Ewangelii Pseudomateusza jest też inna pieśń. W której Anna, napełniona Duchem Świętym, od razu się przypomina Elżbieta, prawda, podczas spotkania z Marią, mówi tak: Pan Bóg zastępów wspomniał na słowo swoje i nawiedził lud swój świętym swoim nawiedzeniem, aby ukorzyć narody, które przeciwko nam powstały i nawrócić. Ku sobie ich serca. On wysłuchał prośby nasze i oddalił od nas szyderstwa nieprzyjaciół naszych. Niepłodna stała się matką, i sprawiła radość i wesele w Izraelu. Oto teraz będę mogła składać Panu ofiary i nie zabronią mi tego nieprzyjaciele moi. Pan bowiem odwrócił ich ode mnie i dał mi wieczną radość. No, widzimy bardzo wyraźnie, że to jest taki, można powiedzieć, rys pobożności i taki rys biblijnych tych tekstów, które się znajdują w Apokryfach. Bardzo jednoznaczne odniesienie do magnifikat. Zresztą to jest ciekawe, bo. Niektórzy interpretatorzy przypuszczają, że Maryja śpiewała magnifikat tańcząc. Bo to były te święte pieśni, kiedy, kiedy pobożni Żydzi modlili się i tańczyli, oddając chwałę Panu Bogu, jak Dawid, który szedł przed arką Pana, czy jak święty Jan chrzciciel, który tańczył w łonie Elżbiety. Bo ten tekst, który, który mówi o tym, że dzieciątko poruszyło się w mymłonie podczas spotkania Elżbiety z Maryją, to ten tekst dosłownie znaczy zatańczyło. I w Starym Testamencie to samo słowo występuje tylko w jednym miejscu. Tam, gdzie Dawid tańczy przed Arką Pana i święty Jan Chrzciciel przed narodzeniem tańczy przed Maryją, która jest Arką Pana. To jest ważne, ponieważ dzięki temu możemy lepiej zrozumieć kolejny fragment. Otóż protoewangelia Jakuba i zresztą pozostałe też te apokryfy mówią o tym, że e, gdy Maryja miała dwa lata, Joachim zwrócił się do Anny, aby e, zaprowadzić Maryję do świątyni, tak jak obiecali. Natomiast Anna mówi: poczekajmy jeszcze jeden rok, żeby dorosła i rzeczywiście jest tak, że udali się do świątyni wszystkie te teksty wskazują na to, że gdy Maryja miała trzy lata źródła mówią te apokryficzne, że, że mając trzy lata była już taka dojrzała duchowo o wiele bardziej niż można by przypuszczać, jeżeli chodzi o dziecko w tym wieku. No i Udają się do świątyni, Maryja siada na trzecim stopniu ołtarza. I spływa na nią łaska pana i zaczyna tańczyć. Było to na tyle, można powiedzieć, wyraźne, że ona podniosła się. W jakiś sposób przemieniona wewnętrznie, taki sposób, że odkryto w niej, że to, co ona robi, to nie jest zachowanie e, dzieciątka jakiegoś niedojrzałego, tylko to jest wyraz łaski Pana i zaczęła tańczyć przed ołtarzem. I wszyscy się tym zachwycili, łącznie e, z kapłanami. Czyli to jest właśnie informacja, o której mówiłem przed chwilą na temat tańca. Malutka Maryja tańcząca na stopniach ołtarza. I to jest taki moment, w którym znikają rodzice. Znikają rodzice, ponieważ trochę jak z Janem Chrzcicielem, trochę jak z Maryją w Ewangelii. Jest tak, że ci którzy są ważni można powiedzieć, odsuwają się, żeby nie zasłaniać tego, kto ma być najważniejszy. Rodzice, jak napisano w Narodzeniu Maryi, sami powrócili do domu. W tekstach takich jak Protoewangelia też jest napisane, że odeszli podziwiając, chwaląc i sławiąc Pana Boga. A Maryja, Żyła w świątyni jak gołąbka i otrzymywała pokarm z rąk anioła. W Ewangelii Pseudo Mateusza jest napisane, że, że tam pracowała i że była bardzo pokorna i cicha i cnotliwa, i nigdy nie widziano jej zdenerwowanej, nie mówiła podniesionym głosem. Rozmawiała codziennie z aniołami, zapowiedź tego, że będzie królową aniołów. Że jest, ale to, że później w teologii będzie to jakoś mocno wyakcentowane. Swój pokarm, który dostawała od kapłanów, oddawała, a sama przyjmowała tylko pokarm anielski. I była w świątyni do... 12-14 roku życia, kiedy arcykapłan zdecydował, że dziewczęta dochodzą już do wieku, w którym stają się kobietami, więc nie mogą przebywać w świątyni, bo było bardzo duże ryzyko, że staną się nieczyste. Zdecydował o tym, że dziewczęta muszą opuścić świątynię i wyjść za mąż, i wtedy pojawia się taka historia, bo Maryja mówi, że ona nie wyjdzie za mąż. Wszystkie dziewczyny się z tego cieszą, a ona mówi, że ona nie wyjdzie, ponieważ rodzice przeznaczyli ją dla Boga, a po drugie, sama złożyła e, ślub Bogu, że będzie żyła e, jako dziewica, że nie doświadczy pożycia z mężczyzną. I dylemat kapłana. E, który nie bardzo wiedział, jak się zachować, bo z jednej strony pismo święte mówi wyraźnie: jak złożyłeś przysięgę panu, to ją dotrzymaj. Z drugiej strony, bardzo wyraźnie było mówione, że właśnie posiadanie dziecka jest wyrazem błogosławieństwa Boga. On, jako kapłan, nie chciał, czy arcykapłan, nie chciał wprowadzać jakichś nowinek, których do tej pory nie było. No i wtedy właśnie Pojawiła się historia, o której Państwo niejednokrotnie słyszeliście, mianowicie zaręczyny z Józefem. Bo arcykapłan, powołując się na to, że kobiety nie mogą przybywać w miejscu dla nich nieprzeznaczonym, w związku z tym zdecydował się zaproponować małżeństwo wszystkim tym, Dziewicom, natomiast jeżeli chodzi o Maryję, kapłani modlili się i dostali bardzo wyraźną wskazówkę, że trzeba jej znaleźć męża, ale marzyć w czystości. I rzeczywiście jest tak, że Maryja już po zawarciu związku z Józefem oddala się do Nazaretu dla towarzystwa. Do czasu ślubu z Józefem towarzyszy jej pięć, Dziewcząt. I one tam w Nazarecie y, y, tkały, prawda, materiał, który miał być użyty jako zasłona w świątyni, i Maryja tkała purpurę. One sobie losowały, kto tam ma jaki kolor tkać. I Maryja tkała purpurę. Purpura w starożytności była kolorem królewskim. I wtedy dziewczęta zaczęły sobie żartować po raz pierwszy, jak mówiłem. Że Maryja jest królową dziewic. Objawił im się wtedy anioł i powiedział, żeby sobie nie żartowały, bo to prawda. I tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Piotr Podlecki.